Jedzie dziewczynka zaraz. Jakie masz złote rady? Ubieraj się ciepło. Dobrze. Tak. A tam jest 40 stopni w cieniu. No to się nie przegrzewaj w takim razie. Dobra. Co jeszcze? Zawsze wieczorem sobie przygotuj rzeczy na następny dzień, więc uprasuj albo ubierz, żeby zawsze ładnie wyglądać. A jeżeli ja nie prasuję i nie biorę na co dzień, to tam powinnam zacząć? A jak zamierzasz się ubierać skrótnie i żeby nie śmierdzieć? Przemyśl to. Może to jest okazja, żeby się wreszcie nauczyć dbać o siebie, co? Dobra, idźmy dalej, co jeszcze? Co jeszcze? Nigdzie nie chodzi sama. Nigdzie? Znaczy w sensie gdzieś tam wieczorami, żeby ci jakiś Arab nie porwał do Ramallah. Ale czyli Arab nie, a Izrael cię może porwać? Też nie. Nie dawać się porywać? Nie dawaj się. Cały plan legł w gruzie. Co jeszcze? Codziennie masz pisać do mamusi. To wiemy. Tak, SMS-a, że żyjesz, bo inaczej cię będę poszukiwać przez Interpol. Dobrze, że nie wymieniłaś tej drugiej służby. Tak, nie będę wymieniać. Dobrze. Co jeszcze? Dobrze się odżywia i nie jest fast foodów. A może ty masz jakieś rady do mnie, dla mnie na ten czas, gdzie ciebie nie będzie? Jeżeli nie piszę dłużej niż 12 godzin, to znaczy, że wszystko jest okej. A, to nie jest takie pewne. Raczej napiszę, kiedy będzie okej. Nie, raczej jak nie będzie okej, to nie będzie miała szans napisać, powiem szczerze. A co się może wydarzyć? Do haremu cię padło na przykład. Dobra. A jakie są jeszcze inne twoje imaginacje, że to się może wydarzyć? Ale wolę nawet nie mówić na głos. A jak wypowiesz, to rozbroisz taką bombę. No. Na pewno masz coś takiego fajnego. Zgwałcić cię mogą. Znasz ten kawał? Nie. Który ci zawsze opowiadam. A ten to znam. No dobra, nie będziemy Państwu przedstawiać tego kawału, bo jest taki... No, to może wszystko znamy, tak? Nieładny. No i muszę na bieżąco wiedzieć, co z tobą, bo babcia będzie do mnie dzwonić i będzie o ciebie pytać, więc ja, żeby jej nie nakłamać, to muszę... A, i obiecaliśmy babci, że będzie jej te materiały pokazywać. Dobrze. Dobra. To musisz przysyłać w takim razie. Babcia jest jedną ze sponsorek. I to bardzo poważną jak na razie, chyba największą. Nie obrażajmy innych sponsorów, ale... Tak, jest to bardzo poważny sponsor. Bardzo poważny. Z dobroci serca i z głębi. Ze swojej głodowej emerytury. Tak, dokładnie tak się wydarzyło. A coś na temat opalania. Ty masz taką świetną koncepcję na temat opalania. Ja? Na temat opalania? Tak, żeby opalać się tylko w... cieniu. Tak, bo... Bo to jest najlepsza opalenizna i nie grozi pokażeniem słonecznym. Więc będę musiała iść takim tunelem cieniowym. Nie, no to tam są jakieś parasole, no co? Mam chodzić z parasolem? Nie, tylko na plażach są parasole królewno. Ale ja nie będę siedzieć na plaży. Nie, no to w takim razie kapeluzik albo czapka z daszkiem, żeby ci, wiesz, później nie spaliło, bo będziesz później mieć zmarszczkę na zmarszczce. I to będzie problem. Nie chcieli. I tego żadne żelazko już nie wypasuje. Dobra, no to życz mi powodzenia. Powodzenia królewno.